Okej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku. No biegnij już, nie witaj się, biegnij, biegnij. Witam w kolejnym odcinku z Bloodborne i mam nadzieję, że tym razem uda nam się pokonać tą wielką bestię. Nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa. W każdym razie, słuchajcie, znalazłem w internecie jakiś bardzo fajny sposób na to, by ją pokonać. Mianowicie, może tak, zróbmy najpierw tak. Zróbmy tak. I teraz będę miał możliwość strzelania kilka razy, ale wyposażyłem się w zatrute noże, dlatego że podobno ta bestia... Wow, no ale jeszcze miałem uciekać! No właśnie, podobno ta bestia ma się... Tak, właśnie. Ta bestia się zatruwa... po jednym takim nożyku. I w sumie to mógłbym poczekać, zanim nie spadnie i to życie. Patrzcie, nawet mógłbym biegać tak. Ja mam 20 nożyków w tym, w ekwipunku, wiecie? Trzymając się od niej z daleka i obserwując poziom jej zdrowia, który spada. O, na przykład już nie spada. To zaraz znowu będzie spadał. O, proszę bardzo. I po jednym takim nożyku... Wow! Czemu ty nie biegniesz? Czemu ty nie biegniesz? Głupia kobieto. Nope. W sumie to moglibyśmy zebrać sobie to, chociaż to już nic nie ma oczywiście. I sobie tak biegać w kółko. Oczywiście moglibyśmy. Fajnie by było jeszcze go troszeczkę szybciej powybijać. I może to też spróbujmy. Teraz, jaka była na niego taktyka? Hop. Hop. Nie. Zaraz, chyba że... Nie miałeś, kurna, skakać! Jak mnie to irytuje w tej grze, że jak biegniecie... Ło... Jak mnie to irytuje w tej grze, że jak biegniecie, to później musicie skoczyć. Hop. Dobra. Dobra, czy jeszcze mu spada to życie? Okej, znowu będzie mu spadało. Ops. Nie. Kolega się teraz zezłościł tak ogólnie, nie? Ale nadal to życie mu będzie spadać dzięki... Troszkę szybciej my postaramy się, żeby to szybciej życie spadało. Czemu ty nie biegasz? O nie, 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 nie. No, to się wyrypałem. Tam mu w dupkę trochę... Opa! No weź. Niech ci spada to życie, jak kurde ci nie dotykam nawet, co? O ty! O ty piczo! O ty piczo! Swoją drogą... podobno... zwiększyli w patchu... Ło! Zwiększyli w patchu ilość fiolek, które można przechowywać na składzie. Nie miałaś skakać! Jezus Maria, za głupia kobieta. Nie! Wszelki wypadek sobie oczywiście to weźmiemy. Chyba już odechciało mu się być zatrutym. No kurde! Ojo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 j
za blisko, za blisko, za blisko. No, odwinie. Dobra, jakiś tam tysiaczek poleciał. Się zdenerwował bardziej.
No to jak nie lubimy, jak się denerwuje bardziej. O, nie w plecy pało! Op. No nie w plecy, kurna! Ty frajerze zawszony! Powiem wam, że to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Mimo rzucać go tymi... Nie! Nie! Spada mu to życie! No to niech mu spada. O, tego to jeszcze nie widziałem. Ale uciekaj! Ło, ho, 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 nie chciałem tego widzieć nawet. Łop! Było blisko! Nara, frajerze! Ups! Ja pierdzielę! O ty, w pytonga! Jakie ma naskoki! Widzieliście go? Nie! Masz! Nie! Nie! Jaki kurde frajer! Dobra, trzeba by było zmienić... Bo już powiem wam szczerze, że mimo tego, że uciekam, to i tak tych fiolek mi schodzi nieźle. Dobra, postaramy się go tutaj postraszyć, tylko że trzeba w odpowiednim momencie... Aha, to nie jest odpowiedni moment. Bo on na nas szarżuje, jak tylko widzi, że my coś robimy, to szarżuje. A to jest złe. Okej, 1300 poszło, tylko że strasznie długo się zbieram. Nie! A kurde, ten jego naskok! Nie jestem w stanie... Go wiecie... Noż pyton! Pytong da merda, no! Jaki frajer! Gdzie jest mój nóż? Dobra, wypadałoby zrobić mu jeszcze jedno kuku. Nie wiem właśnie, czy z, też z tym popiołem ze szpiku kości, ale może tak. Żeby się do niego nie zbliżać, bo on jest naprawdę taki bardzo, bardzo irytujący. Ups, to nie jest zrobione. Czy ja dodałem ten kościół ze szpiku kości? Tak, coś tam dodałem. Zginie? Zginął od trucizny! Aaaa! Długa walka, ale worth it. Kielich niskiego Loran. Aaaa, jaki kurde. Nie brałem większej ilości kul, dlatego że w tym momencie skończyłbym z 6 kulami. Bo widzieliście, że maksymalnie ulepszone działo... znaczy to, w którym mam w tym momencie to działo ulepszone. Niestety, ale... zabiera o wiele więcej kul, chyba 12, nie? Coś takiego. Musiałbym sobie wrzucić tą runę, która mi daje 24 chyba kule. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten kielich. Tak mi się wydaje, chyba tak. Chyba tak. I teraz możemy sobie zrobić kolejny. I chyba musimy lecieć do tego splugawionego, bo tam w tym splugawionym będziemy mieli możliwość uzyskania tego kielicha, w którym znajduje się królowa Yharnam. Dobra, ale, ale żeśmy kurde nałapali tego Gunwienka. Gdzie są te noże? No tych noży wcale nie mam aż tak wiele, nie? Tak samo tych papierów pieruna. Więc sobie to... Znaczy, ze szpiku kości. To sobie odekwipujmy. A ja może bym się ubrał jakoś inaczej? Żebym się jakoś ubrał inaczej? Czapka tego łowcy. Już dawno nie byliśmy w tej czapce. O, czapka wilka.
Spoko. Trzeba byłoby się ubrać, wiecie, na kolejne lochy, nie? Chodzi na tropiciela. No nie ma co tej czarnego kościoła, białego kościoła. No przed chwilą byliśmy białego kościoła, to weźmy czarnego kościoła. Ubierzmy się jak jakiś, kurde, nie wiem co. Badacza grobowca. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, co? Spódnica. Nie chcę spódnicy, chcę spodnie, jak normalny człowiek. To jest popielne jakieś. A w sumie spodnie Gascoigne'a też nie są głupie. Dobra, naprawmy sobie. O Boże, wyglądam jakoś dziwnie. Naprawmy sobie broń. O, za dużo to się nie zepsuła. Dobra. Zróbmy sobie tak. Weźmy sobie pochodnie. I sprawdźmy, co potrzebujemy do zrobienia kolejnego rytuału. Splugawiony kielich. Tajemną mgłę. Potrzebujemy 22 tajemne mgły. Tajemnej mgły mamy w tym momencie. Już sprawdzę. Tajemna mgła. 22, czyli 10. Potrzebuję 10 tajemnej mgły, dlatego skorzystamy sobie z ekstraktora tajemnej mgły i sobie ją zrobimy z krwi rytualnej pierwszego, drugiego poziomu, bo jest nam ona zbędna. Chyba dwie wystarczą zekstraktować, nie? Tak mi się zdaje. Powinniśmy mieć na styk 22. Przepraszam. Chciałbym zrobić rytuał kielicha. Jest, splugawiony, super. Bękarty Loran oraz krew rytualna czwartego poziomu razy 9. Więc to jest naprawdę sporo. Znowu czwarta głębokość lochów. Więc będzie znowu trudno. Ale mam nadzieję, że sobie damy radę z tym kielichem. No i co? No i przystępujemy do eksploracji i penetrowania tego lochu. Mam nadzieję. Kurde, bardzo fajnie, że daliście odzew, że tam... Większość osób właśnie zwróciło się z tym, że chyba sami chcą przejść tą grę i się przygotowują psychicznie i mentalnie. Naprawdę, trzeba zagrać, żeby się dopiero przygotować, bo to jak się ogląda, ja też czasami oglądam i widzę, jak łatwo przychodzi walczyć z potworami, a jak przyjdzie walczyć na własnym padzie, to jest już dosyć duży problem. Tak samo na przykład jak z tą bestią, którą przed chwilą tutaj zrobiliśmy. Trochę długo wyszło, przepraszam, ale chciałem sprawdzić ten motyw z zatruwaniem go i wcale nie jest taki prosty, jak ja oglądałem go na gdzieś tam na YouTubie, bo no wiecie, ktoś... O kurna, mam połowę życia! O ty fajasie! Połowę życia? O ty wżyć! Oh shit. Dobra, wiecie co? Przepraszam was za powrót, ale ja mam dużo, znaczy dużo. Mam troszkę dusz do wykorzystania. Więc może jednak się wróćmy. No, w każdym razie to nie było takie proste, jak wyglądało na wideo. Bo ktoś sobie uciekał przed nim i po prostu rzucał w niego tymi... było to oczywiście przyspieszone, u mnie nie macie nieprzyspieszone. Czy ja... Nie to, rozmawiaj. No, nie, znowu nie ten przycisk, żeby pominąć rozmowę, no przecież mnie to zaraz trzaśnie, no. I co ja chciałem? Chciałem w siłę? A tą umiejętność, co umiejętność zwiększa? Fizyczne obrażenia, to biorę fizyczne obrażenia, teraz tę umiejętność będę musiał iść. Ja pierdzielę, no sobie podpaliłem broń, przecież mam już jedną pochodnię, a sobie podpaliłem broń, no bycie w wafel, no, trzasnął. Ja pierdzielę. No bier ten papier. Swoją drogą, mam coś do kupienia tutaj za wgląd? O, kielich korzenia krótkiego rytuału. Szybko przeszukaj i dołącz do kielicha. Nie wiem, co to jest. Kielich korzenia krótkiego rytuału. Będę musiał to sprawdzić. Dobra, a tymczasem kupmy sobie fiołki. Za tą resztkę pieniędzy sobie kupmy fiołki, zawsze to na propsie. Trochę tutaj wykorzystałem ostatnio właśnie tych fiolek na tą bestię, niestety. No dobra, teraz jestem przygotowany, mam nadzieję. Chociaż psychicznie nie jestem przygotowany, dlatego że mi zażarło pół życia. Właśnie pamiętam i czytałem, że gdzieś są jakieś lochy, które obniżają o połowę pasek zdrowia. Co jest raczej moim zdaniem, no nie wiem, ja... Jeżeli mamy zwiększać poziom trudności gry poprzez to, że mamy mniej życia, bądź też mniej obrażeń zadajemy, no to jest takie średnie, nie? To jest takie pójście na łatwiznę. W stylu, nie wiem, tak jakbyście w życiu mieli. Chcecie zwiększyć sobie poziom trudności życia?
A to wam zabiorę 2000 z tego, z wypłaty, to sobie radźcie. To coś podobnego tutaj jest, no. Dobra, mniejsza, nie narzekajmy. Idziemy do przodu. 26 wglądu, kurde, po tylu... Tak dawno już nie byłem wydawać wglądu. A ja mam cały czas tak mało w sumie tego wglądu. Mało dają ci bossowie. Dobra, zobaczymy co nas tu czeka. Wyglądam teraz jak kobieta wreszcie, taka smukła i w ogóle. Czy to ta truwa? To nie zatruwa. O, a ty... What the wpyte! Ty zatruwasz! Okej, okay. Ale dostałem za niego 4 kawki! Nigdy mi się to nie znudzi. 4 kafle za niego dostałem. O, damn. Widzę, że tutaj jesteśmy narażeni na... Dzień dobry. Łop. Ty byłaś odwrócona do mnie przodem. Myślałem, że to była twoja dupa. Ale joke mi poszedł, nie? Ale pojechałem. To była twoja twarz? Myślałem, że to twoja dupa. Boże, ale cięty humor muszę sobie to dzisiaj. Dobra, idziemy dołem. Tam była drabina, wiem, ale idziemy dołem. Gówno widzę. Na rozstaju dróg stoi do... Trafiłem! Tam jest dźwignia. O Boże. Ty na obniżonym poziomie... Łooo, panie! Nie! Jezu Maria, mogę użyć go zrobić. Oho! Podpalił mnie tym! Łosztyw! Pytong da merda! I powiem wam, że ja mu bardzo mało zabieram! Nie wiem, co tu się dzieje! No dobra, niech będzie. Fiolka z krwią, przyda się. No dobra, czyżbyśmy mieli do bossa dzisiaj... O, skrzynka! Czyżbyśmy mieli dzisiaj do bossa dojść? Kule. Znowu mi zasłoniła ten, kurde, skubany napis. Kule, kule, kule. Kule ziemy smo. Nie! Ale wpadłem. Jak śliwka w kompot. Nie, nie. Op! Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę! Ej, te fiolki mi jakoś mało życia dają. Czy one dają procentową ilość życia? No bez hitu, jedna fiolka powinna mnie całym tym chyba uleczyć. Tym bardziej, że mam nawet chyba tą runę wyekwipowaną, która... Podobno fiolki mają dawać więcej życia. No i tak to właśnie jest, że chyba nie dają. Krew wirtualna 4. poziomu razy 2. No to dobrze, przed chwilą... Ej, to jest tak mało? Tak mało? No to lipka. No to idziemy zobaczyć. Może tutaj będzie jakiś łącznik. I chyba coś tam będzie. Tak, jest po lewej. Widzę, tak charakterystycznie na pomarańczowo się świeci, tam różowo. Open the door. Ciekawe, czy zobaczymy w tym odcinku jeszcze bossa. Pewnie tak. Chociaż zobaczymy, jak to jest rozległe. Nic nie widzę. Dziękuję. Czy ty stąd wyskoczysz? Wyskoczysz! Jak zwykle wyskakujesz. Pędź, pędź, pędź. Cały czas są na 2 hity. Ale no zadają dosyć duże obrażenia. I fajnie, bo dają dużo żywotności. Co tam stoi? Kim ty jesteś? O nie! Babiczka, co pochodzi z Chrzanowa? What the fuck? Co ty ona ma? Jakiś... Minigana fireballowego, czy jak? Chodź tutaj, musimy się kryć przed babcią. Nie trafiłem! Łoty, kurna pałko! Okej, okay. Pull back. Jaka kurna babiczka. Jaka babiczka po prostu denerwująca.
To pała mała, nie? Dobra, ty gin. Daj mi, co tam miałeś, fiolkę, no, nawet dwie. Dobra, teraz tak, babiczka będzie tutaj puszczać bombki. Jezu Maria, to jest samonaprowadzające. Ty, babiczka, jeszcze raz mi takie coś zrobisz, to cię wyślę do staruchu. Co za kurno gałgan. Czwartego poziomu raz jeden, śliśniące monety i koktajl Małatowa. No okej. Okay. I teraz mamy dwie drogi. Tędy. Aha. Jest tam jakiś gałgan. Cześć. Masz kilof, mogę cię zje... Wow, 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 wow. Boli. Boli so much. Leźń grobowca. Fajnie, wypadło z ciebie takie coś. A tu jest kto? Wujek. No cześć. Proszę, tam cię doprawię. No i co? I tutaj nie ma nic więcej, tak? Oprócz pewnie właśnie drabinki, no a jest coś jeszcze, boże. Ta międzylokacja jest do wiele. O kolego, chciałeś mnie zrobić. No szaro. Wow, ty też. O, ty też! O, skądście się tu wszyscy wzięli? Wiem, że ty mocniej bijesz, bo masz ogień na tym. No dobra, bij! Już się zgasło. Holy shit! Ktoś tam do mnie strzela. Wow! What the hot the hell? Ze strzela, to jeszcze kurna wali jakimś pitchswem. Pitfokiem. Nie będziesz do mnie strzelał! Nie miałbyś żadnej władzy. Ej, bo on to zmienia chyba, nie? No nie wierzę! O, już było blisko. Nie! Jej, jej, jej. Jak zwykle... Wow, ojej! Ale się wrąbaliśmy, koleżko! Oj. Chodź. Benz. Kamera jest po prostu fantastyczna. Kule. Żule w taksi. I Benz. I Benz. I nara. No dobra. A teraz co tu na Kamila czekało? Tam darada. A, truchło. Przedziwny. To tam było przedziwny, czy jak? O Jezu, ale go zrzuciło. Kule ma, dobra. Ale kule ostatnio straciliśmy, więc przyda się nam zreperować zapas. Chociaż ten zapas jest zwiększony. Teraz. Okej. Okay. Teraz tak. Drabinka. A co mi się zdaje, że drabinką dojdziemy naokoło do tego miejsca, gdzie była czarownica. Też mamy dwie drogi. Możemy iść dalej, bądź też możemy iść się cofnąć. Wow! Trzeba było się nie patrzeć! Łop, no i spadłem. Spadnie ze mną? Co za Falkstein. Już do ciebie idę. Nie płacz, kochany.
Bo tu miejsca brak. Raz, dwa, trzy. Dobrze, że traci równowagę po tym, jak ja go tutaj pacnę. Aha, rozumiem, że to taka fajna jest miła kapliczka, której pewnie ty grę wirtualną drugiego, znaczy czwartego poziomu razy dwa mi tutaj trzymasz. Dobrze. I tu pewnie będzie powrót do tego miejsca, gdzie rzucała we mnie ogniami piekielnymi ta czarownica. I tak też się zgadza. Więc spenetrowaliśmy całe lochy. No to spadamy. Zobaczymy, co nas tutaj będzie czekać. U bossa. Bossa Saragossa. Ja na wszelki wypadek. 90 tysięcy. Trudno, znaczy przykro by było, przykrość wielka byłaby to stracić, tak mi się wydaje, nie? Weźmy sobie ten znak i zobaczmy, co tam jest. Nie sądzę, żebyśmy zdołali pokonać to. Cłoś, wiesz, strażnik dawnych władców. To ty. Okej. Coś czuję, że to nie będzie łatwe zadanie, dlatego że już ostatnio z tobą rozmawialiśmy i było dosyć trudna była rozmowa z tobą. No i było ci takie pykanie, tak? A, czyli nie bić kilka razy, bo ty się odgrywasz, tak? Dobrze. I jeszcze odskakujesz mi bardzo szybko. Nie. Ho, moli. Nie. A, jestem szybki, kurna. Szybki Bill. Szybki Kamil. Takie pyknięcie tylko mogę mu zrobić. Oj, nie trafiłem do końca. Ale kurde! No na razie? Na razie się to sprawdza. Okej. Nie, żadne ognie mi na miecze! Aha, teraz ty tak robisz, dobra. Ohohohohohoho, kolego! Wolnego! Teraz ty masz tutaj, kurde, inny zestaw z ataków, tak? Boli! Teraz to ty będziesz na mnie polować, nie ja na ciebie, tak? Oj! Wlazłem mu tak centralnie, zamiast zajść go od boku. O Jezusicku! Swoją drogą strasznie wolno biega. Łoś ty w pizdą! Come on, Sava. Stanie po mordzie się skończy. On się tak trochę zasłania tym ogniem. Jak mi rzuca ten ogień, to może zaszarżować w tym momencie, bo ja tak średnio przez ten ogień widzę. No co tu dużo mówić, nie można być przed nim. Ło, wow, jakim cudem on mnie zaorał. O, za daleko. Wow! Okej. Benz. Taka w sumie nudna walka. Jezus, ja się zablokowałem. Na filarze.
Nie, już drugi atak nie ma sensu totalnie, bo on odskakuje, tak jak ja. Trzeba uważać na filary, żeby się na nich nie zablokować, bo wtedy to jest kappa totalna. To przeczekujemy. No. Daleko wskoczyłem. Ło, jednak mnie coś tam zahaczył. No i takie pypyki, pypyki, pypyki takie. 258. 258. Ups. Ani razu mu kręciołka nie jestem w stanie zagwarantować, bo się za bardzo rusza skubaniec. Ale przynajmniej bezpieczna metoda mi się wydaje, co? Bezpieczna metoda. No prawie, no tam... Co prawda zużyłem trochę tych fiolek z krwią, ale jednak jest to bardzo bezpieczne, moim zdaniem. A chyba każdy szuka bezpiecznej walki z bossem, bo jest... Ważne pokonanie bossa, a nie pokonanie go w jakimś tam stylu. Chociaż, no może dla niektórych... Oj. Dla niektórych może pokonanie w stylu jakimś tam fajnym bossa jest o wiele lepsze. I już padł, no i nara. Co do ciebie dostanę, koleżko? Fragment krwawego i przeklęty ostry, wilgotny klejnot. Będę musiał to sprawdzić. Oczywiście rozpalimy sobie tutaj dzwoneczek, czyli niepotrzebna nam była ucieczka, bo nie mieliśmy zamiaru uciekać od takiego pitwoka. Mamy 181 tysięcy dusz, bardzo dużo. A tymczasem ja was żegnam. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!